Elon Musk, do 80-letniego polityka. Zapomniałem, że jeszcze żyjesz, Elon Musk, do Berniego Sandersa. Ciągle zapominam, że jeszcze żyjesz. Musimy żądać, aby niezwykle bogaci płacili sprawiedliwą część, napisał na Twitterze w sprawie podwyższenia podatków senator Bernie Sanders. Polityk jest zwolennikiem sprawiedliwości podatkowej. Wpis Sandersa skrytykował najbogatszy człowiek świata, Elon Musk. Ciągle zapominam, że jeszcze żyjesz, odpisał senatorowi Elon Musk, właściciel marki Tesli oraz firmy SpaceX. Jak podaje The Guardian, majątek Muska jest wyceniany na 271 miliardów, co według niektórych źródeł czyni go najbogatszym człowiekiem w historii. Elon Musk, chcesz, żebym sprzedał więcej akcji? 80-letni senator Bernie Sanders jest orędownikiem wprowadzenia dużo bardziej progresywnych podatków w USA. Jest też zwolennikiem planu Joe Bidena, Build Back Better, który zakłada wyższe wydatki na odbudowę gospodarki po pandemii, wydatków społecznych oraz tych związanych na walkę z katastrofą klimatyczną. Środki byłyby pozyskane z podwyższenia podatków dla korporacji i zamożnych osób. Podatek od miliarderów nie jest częścią planu, Bild better Chcesz, żebym sprzedał więcej akcji, Berni? Powiedz tylko słowo, napisał później Musk. Tym samym nawiązał do ostatniego wydarzenia, kiedy to zapytał użytkowników Twittera, czy powinien sprzedać 10% akcji Tezli. Po zamieszczeniu wpisu sprzedał akcję Tesli za kwotę 5 miliardów dolarów, a łącznie pozbył się udziałów wartych 7 miliardów.